Piąty rok już stoimy pod tą katedrą. To już piąty rok, 4 lata i 2 miesiące, jak walczymy o nasz Kościół Świętego Wojciecha. My walczymy, a arcybiskup Bleskupicz niszczy, odpala wszystko, robi co chce. Dzisiaj na przykład... To jest gazeta wydawana przez arcybiskupa Bleskupicza w Chicago. Chicago Katolik. W tym katoliku mamy. Dziś organizuje Enright. Ksiądz Enright organizuje mszę na zewnątrz kościoła. Drugi raz wyprowadził ludzi. Tutaj już są msze blokowe. Bardzo atrakcyjne, tak. Eucharystia na ulicy, tak. Ludzie zamiast party blokowe to teraz mszę blokową mają. Już niepotrzebny jest kościół. Tutaj arcybiskup Bleskupicz prowadzi homoseksualistów, gejów i Bóg wie co jeszcze, parami na mszy, czyli niedługo będzie im błogosławił. Tutaj wyświęcił diakonów i już mu są księża niepotrzebni. Mamy diakonów z rodzinami, z żonami, w kościele, tak. Więcej diakonów, bo już nie ma powołań, zamknął seminarium. Mandelein teraz będzie tam zbierał witraże, które wyjmuje z kościoła Świętego Wojciecha i z innych kościołów, po prostu tam będzie gromadził. To jest wszystko porażające, co się dzieje w naszym kościele. To jest porażające, żebyśmy my oddawali swój kościół w New Age. Oddajemy w New Age. To wszystko jest sterowane odgórnie. I te msze, i te wyprowadzania, nie klękają ludzie, teraz na betonie na pewno nie będą klękać. Po co mamy klękać, skoro już msze są na ulicy, to nam katedra też nie będzie potrzebna. Wyrośnie taki drugi wieżowiec pod tą katedrą. Po co nam to wszystko? Już zapowiedział nasz arcybiskup, że po prostu nie wpuści Eucharystii, która w przyszłym roku idzie Ameryką. Nie puści jej przez Chicago, jest mu to niepotrzebne, ma mszy na ulicy i wystarczy Eucharystii na ulicy, na mszach blokowych i przed świętym Pawłem, gdzie to nasz ksiądz Enright wyprawia tą mszę. Dziś jesteśmy pod kościołem, oczywiście jest 13 Matki Bożej Fatimskiej święto. Objawienia. Modlimy się i patrzymy, co oni demolują na nasz kościół. Po prostu w niedzielę, w święto Matki Bożej Fatimskiej, oni demolują kościół. My będziemy szli w procesji. Niedużo nas jest, bo pielgrzymki poszły do Master Indiana. W procesji idziemy z Matką Bożą, prosząc ją ciągle, żeby powstrzymała tą diecezję, żeby oni przestali rujnować naszą historię w Ameryce, w Chicago. Rujnują naszą polską historię, w ogóle Kościół katolicki. To jest prosto niemożliwe. Takie piękne budynki, taki zabytek. Nieosiągalne jest już to w tej chwili, w przyszłości. Co w nich wstąpiło? Co to jest? Co to za mafia? Po prostu mafia. Wchodzimy tutaj w Elę z Matką Bożą, gdzie wyjmowano, kradziono nam pietę. Pietę nam wyciągano stąd i stąd się zaczęło. Pozwolili zabrać pietę. Miasto pozwoliło na wszystko. Udają tylko, że pomagają, że będzie zoning, że będzie cokolwiek. A to jest wszystko fałsz, kłamczuchy. To jest wszystko wielkie kłamstwo. Taki majątek z trudem. Przez 150 lat ludzie tutaj polscy próbowali to wszystko zorganizować. Szkoły, siostry zakonne. Ludzie wyjeżdżali stąd na wojnę. Pomagali Polakom w II wojnie światowej, w I wojnie światowej. To był najpiękniejszy walczący kościół, jaki jest tutaj w mieście Chicago. Tylu patriotów tu było, oni tyle rzeczy zrobili dla Polski, a teraz nikt nie chce obronić tego polskiego kościoła. Ojcu i synowi,
Nic nie powstrzymuje te wilki. Nic i nikt. Tak wykupili wszystkich ludzi z City Hall, że oni tylko udają. To jest wszystko propaganda. Mówienie o zoningach, o tym, o tamtym. Alderman od razu poszedł na wolne. Ksiądz Enright od razu wyjechał na 2 miesiące. Nie wiem jak z arcybiskupem Skupiczem, czy też wyjechał na 6 miesięcy, powinien wyjechać i oddać klucze komuś innemu. Bo my po prostu nie jesteśmy w stanie go powstrzymać. Jeżeli to urzędnicy nie potrafią zrobić, bo nie chcą, no to jak ludzie Kościoła mogą to zrobić? W jaki sposób? W jaki sposób? 125 kościołów, to tak jakby arcybiskup Chicago podpalił całe miasto. Całe miasto kościołów spalił. Będą teraz z tego żyli, opłacali się, dożyją starości, bo już są starzy. Jedynie nasz kardynał George był fantastycznym człowiekiem. Dał 2,5 miliona na te wieże, postawił te wieże. No niestety niedługo umarł. A ci, co wilki weszły, od razu to wszystko zabrały. Cała ta nasza diecezja, cały Watykan, to wszystko jest wilki w owczej skórze. Nigdy nie stanęli w obronie Kościoła. Księża się boją, ci się boją, ci nie chcą stracić, tamci nie chcą stracić, a kościoły giną. To jest najbardziej patriotyczny kościół, jaki tu jest w Chicago. Teraz miastem, proszę, jak w komunizmie. Komunizm, marksizm. Marksizm po prostu w wydaniu nowym, amerykańskim, meksykańsko. Jakiś, nie wiadomo co to jest. To jest straszne. Diabli spadają z nieba, bo to tak wygląda. Tak komuna szpeci to miasto tymi swoimi komunistycznymi obrazkami. To jest zgroza, co to się dzieje. Wszystko jest w mieście wymazane. Wszystko. Nie ma takiego placu, takiego przejazdu, żeby był niewymazany. Jak w science fiction jesteśmy. Matko Boże, Ty mówiłaś, Fatimie, co nas czeka, a my tego nie bierzemy sobie nawet do serca. Wchodzimy do budynku sądowego, dzisiaj 23 sierpnia, będzie rozprawa. Wchodzimy do tego budynku i nie wiemy, czego się mamy spodziewać, ani po sędzim, ani po diecezji, która jest po prostu straszne. To jest straszne, co oni robią i jak oni nas traktują. Jesteśmy w sądzie. Tak wygląda. Długo się zacznie sprawa. Bez komentarza. Bez komentarza. Z komentarza. Sprawa zakończona, ponieważ nikt nie przyszedł z diecezji. Byliśmy na sali, sędzia zobaczył, zakończył sprawę. Diecezja po prostu robi nam fan bycia w sądzie. Jakie to jest paskudne, jakie straszne, jak znęcanie się nad katolikami. Własna decyzja, własny biskup Skupić kazał aresztować, a teraz go tutaj nie ma, żeby skarżył na nas. Co my byśmy zrobili, że bronimy Kościoła? My nie chcemy, żeby nam zamknął Kościół, żeby zniszczył, pozabierał wszystko, pokradł, co się dało z tego Kościoła. Chcą sprzedać teraz Davidsonowi na klub nocny dla zboczeńców. To jest szok. To jest szok, co tu się wyprawia. Na całe szczęście diecezja poszła po rozum do głowy i nie przysłała nikogo. Nie było oskarżyciela,
Sędzia zamknął sprawę. Adwokat tu stoi i rozmawia. Jakaś kobieta z telewizji jest. Ale to wszystko jest porażające. Jak podchodzą teraz nasi pasterze? Jak oni do nas podchodzą?